Gdzie są nasi? Gdzie są nasi? Nikogo tam nie ma. Naszych też nie ma. Pomachałem Kaledowi. Poczciwy z niego chłop. I wszystkie fury Kaled zawsze sprzedaje. Co kupi, to sprzedaje. Roczek 16. Na Boga jak staro. No bo ich zgubiłem. Kurde, to niemożliwe dzisiaj. A już widzę, gdzie są, już widzę. Piękne błękity i ten zajebisty najem. O kurwa. Nie, to nie diesel. To zawór. W Golfie czwartej generacji w silniku 1.4 tak na dupca. Coś go tam przychwyciło i go trzyma. Idziemy jeszcze pod V60. Co tu się odpierdala w ogóle? Jakieś takie pokręcone te ledy. I co? Jest. Żeby się na śmierć nie zabijać. Nie ma go, kapelusz wisi. Szarpnij klamkę, zobaczymy. Zazwyczaj numer telefonu pisał na oknie, jest wtedy ułatwienie. Niestety nie ma szefa. Nie było i kuźwa nie będzie. A widzę, by się marzy to. Nikt nie zna ceny. Nikt nie zna przebiegu. Jesteśmy przy tym aucie 8. raz. Albo 7. Nic o nim nie wiedząc. Oprócz rocznika. Wiem, komu szukam i... wiem, jaki ma mieć wypas. A ta nie ma podstawy dla widza, czyli radarowości. S-Line w granacie. Na skórkach też S-Line w środku, w prądzie. Przemawiają do mnie te fotele S-Line'owe z tej skóry, tak dziergane. Nie przemawiają do mnie kompletnie. Ale skórka, łatwo wyczyścić, łatwo zabrudzić. Jak zabrudzić? Jak zabrudzić? 40. Jak sytuacja? Opanowana. Okej, dobra. Cieszę się, że mamy to ustalone. Diesel? Wypasiony? No takie siedzonka jakieś takie. Jakieś takie szare. Co się tu z dywanami dzieje? Było pranie chyba, ale dzisiaj nie bie suszenia, chociaż kto wie. Jest akcja dywan dzisiaj. Nie spotkałem się jeszcze. Czyżby powodzi przez... Nie no, chyba Alik nie popowodziował sobie. Te fury ma wszystkie zacne, piękne, eleganckie. Co tu jest dzisiaj? Akcja dywanik jakaś? Wietrzenie. A, to Alikowi się chciało wstać, wyjąć, wyodkurzać, wysuszyć. Coś tu może ładnego. Po 20 roku nic. Co ja tu szukam? Co ja szukam, to ja wiem, bo mam zapisane. To jest godzina 10, jeszcze nie kupiliśmy ani jednego samolotu. Niby się przeciera, jednak powiem Państwu, nie do końca. Super B Laurii Clement. Co napisali? Piąteczka? To staruszka, 15, 16. Stary telewizorek, no. Tak sobie od autka do autka, od autka do autka, od autka, stop. Do autka. Tu jest kilka pięknych sztuk, a szukam żabica. Ale widzę biuro nieczynne, szefunia nie ma. Szukam takiego czegoś właśnie, najlepiej w S-Line. O! A nie, ja szukam nowej lampy, przepraszam. S-Line na staruszku jest. Żodzik podwyższony, jakoś się nazywa Airhikes chyba. Pasior w sedanie. Pani widzę obcykana w tych datach, to 19. Na pewno. Tu też ubogo. 19 w sedanie. Bez S-Line'a, bez S-Line'a. Jakieś takie wszystkie gołe, gołsze. Czy to Octavia? Octavia jednak, przepraszam. Oła. Panalik fokusów nakupił. Jest tam coś? Ładna 4. S-Line czy bez? S-Line stop. Guten Morgen. Alikowe Tesla było 6, a winiale miałem nagrać komuś. Nie pamiętam komu. Tu jakieś drobiazgi winial porobione, ale w 19 roku jest całkiem przyzwoitym pieniądzu. Coś koło 16 euro. Dobra, widzu oddzwonił. Ja sobie pozwolę, że tak się wyrażę, przelecieć dziadygę. 70, 120, stóweczka, 60, 130. Na daszku nie było gradu, 9 dych. 110, bardzo przyjemnie. 1,2 na błotniczku, obok reflektorka, stóweczka, maseczka, 130, dali grubie, żeby komar jajami nie walnął podczas jazdy po autostradzie, bo komar ma takie wielkie dzwony między nogami, to jak przypierdzieli przy zderzeniu z takim lakierem chudym, jak jest na przykład na Hyundaiach 40 lub 30 mikronów, to może powstać otwór, a tutaj niemiecki konstruktor lakiernik nie przyoszczędził i zapewne dał więcej utwardzacza niż tego się mógł kupujący spo 1,6, chwila 1,5, przetrzyjmy 1,5, ryska, kryska Jest potrzebne okularki. Pan Romek zakłada sprzęt. 1.8 te drzwi, tak mi się wydawało. Powtórny lak. Ścienowane bardziej chyba. Można się spodziewać, że kolejne drzwi też są w grubszej warstwie ozonu. Tak jak myślałem. 220 1,7 2,3 boczek cały. Boczek cały psiknięty, dobra. Teraz widzę to jest brakło skali. A nie, 120. Ja się przestraszyłem. Coś na brudnym miałem. Obok reflektorka było walone, nie. Piękna sztuka. Czekamy na reakcję drugiego widza z Volvo. Zobaczymy, co się urodzi. Bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CarVertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.